identyfikator przycisk. Sprawdzanie identyfikatora. Zgoda. Wyczyto broń. Użycie broni dozwolone. Dawniej przebiegała tamtędy autostrada. Pierwsza ekspedycja zostawiła układarkę, ale sama układarka tutaj nie wystarczy. Posłuchaj sam. W centrach dystrybucji jest pełno materiałów, z których można tworzyć sprzęt. Możesz też pobrać materiały na obiekty. Oczywiście każda placówka ma pewne ograniczenia. Szczegóły znajdziesz w terminalach. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator bliżej. Sprawdzanie identyfikatora. Skoro. Wykryto broń. Rozwitaj w węźle jeziorne. Udaj się do centrum dystrybucji. Wielki dostawca znów się spisał. Serwer jest w świetnym stanie.
Dobrze, że nasze dane są bezpieczne. Dziękujemy. Sam, do listy zapasów do tworzenia dodałam ci odwróconą trajkę. Węzeł jeziorny podarował nam jej projekt w ramach podziękowania. Mogę ci o niej opowiedzieć, ale czy ty czasem nie miałeś podobnej? No wiesz, dwa koła z przodu, jedno z tyłu, akumulator. Ma autoładowarkę, która się odpala w czasie bezczynności. Jazda po terenie z przeszkodami wymaga wprawy. Najlepiej się sprawdza na długich, równych odcinkach. Tak w ogóle to staramy się skombinować dla ciebie jeszcze jeden pojazd. Dam ci znać. Dzięki, Sam. Dzięki tym danym możemy w końcu ruszyć z pomysłem na zautomatyzowany system dostaw. Powiem chłopcom, żeby zaczęli już testować boty. Zabierz go do centrum dystrybucji na południe od węzła jeziornego. W terminalu dostaw znajdziesz więcej zleceń. Prepersi mówili to i owo o Fragile. Na pewno można jej ufać? Ta sprawa z Higgsem. Chyba ci mówiłem, że go nienawidzi. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ale nie wierz mi na słowo. Spytaj ją i sam oceń. Tak czy inaczej, potrzebujemy jej. Sam, tu Fragile. Podobno połączyłeś trzech prepersów z siecią. I dostarczyłeś im wszystkie zapasy. Dobra robota. Skoro już tak gawędzimy, powiesz mi, o co chodzi z tobą i Higgsem? Słyszałeś plotki, co? Opowiem ci o tym w cztery oczy. W rozdzielni na południe od węzła jeziornego. I tak tam zmierzasz, prawda? Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Sam? Prosi o ciebie wielu klientów. Niektóre zlecenia po prostu musisz przyjąć, bo są kluczem do rozbudowy sieci chiralnej. Ale inne są opcjonalne, więc wybór należy do ciebie. Chyba nie muszę ci mówić, że im więcej obrobisz zleceń, tym lepiej dla nas wszystkich. No i więcej pracy, to więcej nagród.